Cześć ziombeczki kochane, witajcie, witajcie. Zabieramy się za Charlie Puth, Attention. Przepraszam za mój głos, po prostu wykorzystuję każdy moment, żeby móc coś nagrać fajnego. Zrobimy wersję z akordami tutaj otwartymi, ponieważ w oryginale tam jest podane, że capodaster na pierwszym progu założyć i wtedy jedziemy z tymi akordami. Ale dobra, obejdziemy się bez capodastera i zaczniemy tak. Strój standardowy robimy w gitarce E, A, D, G, B, E. I teraz tak, w kolejności jak akordy się pokazują, to jest D mol, C dur, A mol, później A is dur. No właśnie, to byłyby wszystkie akordy, czyli D mol, raz, C dur, dwa, A mol, trzy, A is dur, cztery i właściwie tyle. Tyle akordów i teraz spróbujemy to zagrać. Sposoby bicia, uderzań w struny byłyby następujące. W zasadzie zajmiemy się taką najprostszymi wersjami. Jak się zaczyna zwrotka, po prostu na przykładzie akordu uderzamy raz. Zmieniamy w trakcie pojawiania się, można powiedzieć, kolejnych wyrazów. Łapiecie, czyli mniej więcej po prostu. Tak jak on, prawda, jak on tam śpiewa. Więc to jest taka najprostsza wersja i to bardzo, bardzo fajnie też to wychodzi. Oczywiście, że możemy tam troszeczkę pokomplikować, na przykład. Możemy to oczywiście skomplikować. To już w zależności od waszych umiejętności. Aczkolwiek zwykle to i tak jest, że na zwrotkach jest generalnie jest łagodniej jakby puszczone. Łagodniej zagrane akordy są, a jak są refreny, to już jest większe, takie, można powiedzieć, gęściejsze bicie. Zobaczmy, jak będzie w refrenie. Podczas refrenu jest właśnie bicie takie zagęszczone. Teraz popatrzcie, jak ja to gram już w całości.
to jest oczywiście nie jest cała piosenka. Jednak widzicie, tam akurat celowo podczas zwrotek zawsze i tak przed refrenem zostawiałem celowo. To oczywiście możemy zagęścić. To jednak jest taka najprostsza wersja tej piosenki. Także zapraszam serdecznie do grania i po prostu działamy razem, kochani.